Dzień dobry, Mateusz Bent, zapraszam na sport. Piłkarze ręczni Chrobrego Głogów udali się na zasłużone urlopy. Podopieczni Witali Janata i Pawła Wity miniony sezon PGNiG Superligi Mężczyzn mogą uznać za udany. Głogowianie na finiszu rozgrywek zajęli 7 miejsce, choć pierwsza runda nie była udana w ich wykonaniu. Najskuteczniejszym zawodnikiem Chrobrego został Alekandr Tilte, ale na wyróżnienie zasługuje również cała drużyna. Ja nie wyróżniam kogoś, bo tak jak powiedziane, to jest sport zespołowy, dyscyplina zespołowa i tu wygrywa drużyna i przegrywa drużyna. To nie jest indywidualny sport, gdzie tylko i wyłącznie musisz liczyć na siebie. Także ja bym wyróżnił cały zespół, bo naprawdę oni zrobili w tym sezonie bardzo ciężką pracę i nawet w tych sytuacjach, gdzie mieliśmy do dyspozycji tam 9-10 zawodników, to chłopacy potrafili, pokazali, że na co ich stać, pokazali, że oni walczą i za siebie, i za tego chłopaka, który niestety w dniu dzisiejszym nie może pomóc zespołowi. I to bardzo cieszymy się z tego, że udało się nam zrobić taki zespół, który nie jest indywidualnością, a jest drużyną. To jest najważniejsze. Również bramkarze głogowskiej ekipy uzupełniają się na parkiecie. Przykład bramkarzy w momencie, kiedy jest ich trójka i tutaj przez cały ten sezon można uznać, że w momencie, kiedy jeden z nich miał słabszy dzień, drugi zastępował go i ten poziom na przykład w bramce był naprawdę wyrównany i na wysokim poziomie i skuteczność i to gdzieś tam w dużej mierze przyczyniało się do tego, że bramkarze pomagali reszcie zespołu i potrafili trzymać nam wynik albo przesądzać o tym, że wygrywamy. W sezonie ligowym głogowianie zdobyli 35 punktów w 26 meczach. Lubińscy panczeniści poznali plan przygotowań do nowego sezonu. Zawodnicy MKS Kuprum przygotowywać się będą w kraju i za granicą. Zawodnicy i zawodniczki lubińskiego klubu do nowego sezonu przygotowywać się będą na własnych obiektach oraz na torach wrotkarskich nie tylko w kraju, ale również w Niemczech czy Holandii. W sierpniu wyjazd do Zakopanego, 70 osób i tam też będą trenować na wrotkach, na stadionie, bo tam też jest bardzo ładny stadion i tor wrotkarski, prawda? Także wszystkie przygotowania, jeżeli chodzi o wytrzymałość, rower i tak dalej, wszystko się będzie odbywało. Ci najlepsi też prawdopodobnie w sierpniu, o ile nam się uda, pozyskamy środki, bo będzie zamrożony tor w Holandii. 4 tory, prawda? I w Inceli mam nadzieję, że nasza ekipa. Oczywiście ci zawodnicy, którzy są w kadrze, to mają zabezpieczony oczywiście lód w Incel i w Hereven. No i oczywiście najważniejsza sprawa, liczymy na to, że Lubina pojedzie ekipa do Pekinu na Igrzyska Olimpijskie. W najbliższym czasie Lubinian czeka sporo letnich startów na wrotkach. Też będzie dosyć sporo, dużo i tak dalej, bo to jest taki uzupełniający, nie jest to ta technika, co na łyżwach, prawda, ale powiedzmy zbliżona pozycja, prawda, także liczymy na to, że też będziemy, mam nadzieję, kiedyś żeśmy tu organizowali różnego rodzaju imprezy, jeżeli chodzi o wrotkarstwo, począwszy od Mistrzostw Polski na torze wrotkarskim, prawda, tak samo biegi uliczne. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się na początku lipca w Tomaszowie Mazowieckim. Czołowi lubińscy bilardziści przygotowują się do występów międzynarodowych. Zawodników CSDSB czeka m.in. tournée po Stanach Zjednoczonych. Na stołach za oceanem rywalizować będzie dwóch przedstawicieli lubińskiego klubu. Mowa o dwóch najlepszych zawodnikach, Mieszku Fortuńskim i Konradzie Juszczyszynie. Jeżeli wszystko wróci do normy, to prawdopodobnie będziemy mieć wylot do Stanów na 2 miesiące. Tam około 5 turniejów takich dosyć sporych. Także na pewno będziemy szlifować formę do tego wyjazdu. Jeżeli chodzi o ostatnie starty, no to 9 miejsce na Mistrzostwach Świata, także przegrana od ćwierćfinału z późniejszym mistrzem. Albinem Ołszanem. No uważam, że ostatnie starty były bardzo dobre. Zabrakło dziś troszeczkę szczęścia i tego wyniku, ale sama gra jest na najwyższym poziomie i myślę, że po prostu trzeba czekać na dobry wynik. Lubińskich zawodników czekać będą również potyczki w ramach rozgrywek bilardowej Ekstraklasy, gdzie DSB należy do ścisłej czołówki. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.